Boczka boli ząb. Bloczku, co ci jest? Nic takiego. To nic takiego. No przecież widzę. Co, źle się czujesz? Nie, czuję się świetnie. Nie oszukuj. No dobra, tato. Boli mnie ząb. Pokaż. Co ty tutaj masz? Co za bałagan? A zęborobaki zrobiły sobie tutaj super imprezę. Oj, boli. Boli. No dobrze, Loczku. Chodźmy więc czym prędzej do dentysty. Nie do dentysty. Nie do dentysty. Dentyści to źli ludzie. Bo nie lubią, jak ktoś cierpi. Loczku, no co ty gadasz? To nieprawda. Pan dentysta to bardzo miły człowiek. Pomoże ci. Nie do dentysty, nie do dentysty, proszę, nie do dentysty. No to jak mogę ci pomóc? Chodźmy do Alfiniusza. No dobrze, jak chcesz. Dzień dobry, Alfiniuszu. Mamy pilną sprawę. Loczka boli ząb, ale boi się iść do dentysty. Czy możesz nam pomóc? Nie ma problemu. Muszę tylko odnaleźć moje narzędzia do stomatologii nuklearnej i wiertarkę. Loczku, jesteś pewien, że chcesz, aby Alfiniusz ci pomógł? Może jednak pójdziemy do dentysty? No sam już nie wiem. Nic się nie bój, to nie będzie bolało. To super technologia przyszłości. No dobrze, jak już tu jesteśmy, to niech Alfiniusz pomoże. Powiedz a. Przepalonego bezpiecznika. Faktycznie, zęborobaki zrobiły sobie tutaj niezłą imprezę i zaprosiły jeszcze innych gości. No, Loczku, nie dbałeś o zęby. Kiedy je ostatnio myłeś? Chyba dawno temu, co? No dobra, teraz jest za późno. Muszę przegonić te robaki i zakleić dziurę. To co, Loczku? Zaczynamy. Alfiniuszu, czy to na pewno bezpieczne? Nic się nie martw. Ja umiem wszystko. Skubane robale uciekają, ale zaraz je wszystkie załapię. Udało się pokonać wszystkie robale. Teraz trzeba zalepić dziurę. Superklej z cementem powinien być ok.
wklei wszystko, to i zęby zrepeluje. Już prawie gotowe. I jeszcze na koniec trzeba koniecznie wyszczotkować brudne zęby. I jak teraz? Czy lepiej? Rufiniuszu, zdecydowanie. Już nie boli. Troszku, następnym razem myj zęby. Trzeba myć zęby po każdym jedzeniu, bo inaczej zęborobaki powrócą. Bardzo tobie dziękujemy. Alfiniuszu, jesteś super. Bardzo ci dziękuję. Postarałem się jak najlepiej potrafię, ale dam tobie, Loczku, dobrą radę. Myj zęby co najmniej 2 razy dziennie. Szczotkuj solidnie z pastą. I następnym razem lepiej idź do dentysty. On wie lepiej, co robić w takich sytuacjach. Ty, Loczku, i wy, drogie dzieci, lepiej myjcie zęby regularnie. I chodźcie na kontrolę do dentysty. Nie wiadomo, czy Alfiniusz będzie potrafił wam pomóc następnym razem. Jak się podobało, to poproszę o łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Pozdrowienia! Pa, pa! Pa, 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 pa. Koniec.